Spodziewamy się, że Andrzej nie dostanie tyle, ile potrzebuje prokuror białoruski dla niego i spodziewamy się, że w ogóle może stać się tak, że on nie pójdzie do celi, a będzie miał taką karę, u nas to nazywa się chimia, czyli po prostu będzie gdzieś pracował, ale nie będzie siedział w więzieniu. Pan zna Andrzeja Poczobuta, to jest dla niego ważne, takie gesty solidarności. Tak, bardzo ważne, bo on teraz siedzi w tej celi, siedzi w grudzieńskim więzieniu i każda taka akcja jest bardzo ważna dla Andrzeja, bo on czuje się, że to wszystko, co on robił, tą prawdę, którą on mówił cały czas, ona jest potrzebna nie tylko dla społeczeństwa białoruskiego, ale również dla kolegów jego z Polski, z Białorusi i wszystkich tych, kto jego popiera i kto jego zna. Podobnie jak tutaj zbierają się właśnie ludzie w Grodnie przed sądem, w którym toczy się rozprawa. Tak, tam jest więcej ludzi przed tym sądem. Bardzo dużo działaczy białoruskiej opozycji, również bardzo dużo działaczy Związku Polaków na Białorusi, środowiska dziennikarskie z Grodna, z Mińska. I oni też popierają Andrzeja, bo to jest sprawa, która wszczęta przeciwko dziennikarza i sprawa, która wszczęta przeciwko działacza społecznego. Bo Andrzej, obok tego, że jest dziennikarzem Gazety Wyborczej, jest działaczem Związku Polaków na Białorusi. I tam więcej ludzi, bo żeby każdy widział, żeby społeczeństwo wiedziało, że ten proces jest sfalszowany i że ta sprawa jest po prostu wymyślana i to jest pomsta Łukaszenki dla Andrzeja. Słyszymy za plecami cały czas trąbiące, tak jak teraz, samochody. Do tego właśnie namawiacie kierowców w ramach tego protestu. Tak, bo kierowcy trąbią i to taka akcja wsparcia. Później Andrzej będzie, przekażemy jemu przez listy, jaka to była akcja i on zawsze się czuje lepiej, kiedy zna, że coś się dzieje cały czas. Albo w Warszawie, albo w Grodnie, albo jak już mówiłem, w innych miastach Białorusi albo Polski.